witajcie. Dzisiaj taki film troszeczkę organizacyjny, informacyjny dla widzów kanału GoodDriver.pl. Jak mogliście zauważyć, w ostatnim czasie ta częstotliwość filmów troszeczkę spadła, a filmy, które się pojawiają, dotyczą raczej pracy spedytora, zleceń transportowych, obsługi zleceń, warunków zleceń transportowych, giełd transportowych. Bardziej jest raczej związana z pracą biurową branży transportowej. Częstotliwość filmu też spadła, gdyż mam sporo zajęć. Oprócz pracy zawodowej mam również inne zajęcia. Plus oczywiście utrzymanie domu, rodziny i tak dalej. To zajmuje bardzo dużo czasu. A filmy, które umieszczam na kanale, staram się, aby każdy zawarł jakąś wiedzę, żeby każdy film coś niósł. A żeby taki film przygotować, to jednak trzeba troszeczkę poświęcić czasu. Jakby nie było, nawet tak proste filmy jak te, które są na moim kanale, wymagają czasu, powtórek, czasem ujęć z dwóch, trzech powtórzeń, żeby wszystko dobrze wyszło. Potem wiadomo, to trzeba złożyć i tak dalej. A ja to robię, można powiedzieć, w ramach hobby. Jakichś zarobków tam na YouTube wielkich nie mam. Jakieś tam są, ale to nie są jakieś kwoty, oczywiście, z których da się żyć, to broń Boże, to są bardziej takie kwoty, które może wrócą się za sprzęt, bo jednak tych kamer mam trochę i uchwyty i tak dalej, baterie, ładowarki, no wszystko to troszeczkę kosztuje, wiadomo jak jest, nie? Dobra, co będzie się działo w najbliższym czasie na kanale GoodDriver.pl? Ostatnio ciągników na kanale praktycznie można było policzyć filmy na palcach jednej ręki, jeśli chodzi o filmy dotyczące, przedstawiające sprzęt stosowany w transporcie, czyli ciągniki siodłowe, jakieś tam naczepy, czy wózki widłowe i tak dalej. Bardzo niewiele tego było, ale myślę, że się to wkrótce zmieni, a na pewno się zmieni już w niedługim czasie. Może nie powrócą na razie ciągniki siodłowe, ale pojawi się seria filmów dotycząca ciągnika Ursus C330. Jestem posiadaczem takiego wehikułu z lat 70., który będę remontował. Mam już zakupione sporo części. A naprawdę rzeczy jest do zrobienia wiele. Remontu chyba nie miał nigdy. Także tych rzeczy się trochę nazbierało. Oczywiście wszystkie płyny i tak dalej trzeba będzie powymieniać. Ale o tym już opowiem może w kolejnym filmie, który się pojawi, myślę, że do tygodnia czasu, w którym właśnie pokażę nasz sprzęt, to co będziemy w nim robić. Także takie intro będzie do rozpoczęcia tego remontu. Naprawdę pracy będzie dużo, więc filmów też będzie dużo. Myślę, że może nawet kilkadziesiąt. Wszystko oczywiście zależy od czasu mojego dostępnego. Jakiś tam urlop sobie biorę w najbliższym czasie, żeby to zacząć. Także częstotliwość filmów się zwiększy na pewno. Mam nadzieję, że tematyka się również spodoba, bo taka związana dużo z automobilizmem, oczywiście w sumie też z transportem, jakby nie było. Także cóż, zapraszam na kolejny film. Widzimy się wkrótce. Dzięki, cześć.